Naszym dzisiejszym gościem w studiu jest piosenkarz Filip Lato. Cześć! Cześć! Wymień trzy rzeczy, które można odkręcić. Żarówka, zakrętka, śruba. Wymień trzy części ciała na literę N. Noga. Szyja. Nie wiem. Wymień trzy rzeczy, które wydają dźwięk. Jest to głośnik, samochód i to coś. Okej. Wymień trzy powody, aby iść do szefa. Po podwyżkę. Na skargę. Po podwyżkę. To jest zawsze dobry powód. Po podwyżkę. Czy się sprawdza? Zależy. Zależy pewnie od szefa i od pracownika pewnie też. Wymień trzy znane miecze. Jezu, myślałem, że mecze jeszcze wlecieć, że Wembley, że ostatnio na mundialu Polacy z Japonią. Excalibur chyba był taki miecz. No. Polski był jakiś. Polski? Czerwiec? No. Jeszcze było. Jeszcze było. Znaczy te 5 sekund to tak nieformalnie. Wiesz mi, co powinno się nazywać w moim przypadku. Nie wiem, trzeci znany miecz? Jakiś tam miecz Godricka Gryffindora, no, z Harry'ego Pottera. No, nie wiem, wiesz. No, jeszcze. Dają mi to 40 sekund. Wymień trzy dzielnice w Warszawie. To jest proste, bo jestem warszawiakiem. Może to być Ochota, może to być Mokotów, Żoliborz, Śródmieście, Błoty, Wola. Wymień trzy owoce z jedną pestką. Brzoskwinia, awokado. Aaaa, ślika. Jest. Mamy to. Jest. Mamy. Wymień trzy miejsca, w których może schować się kot. Kot się może schować wszędzie, więc nie będę wymieniał. Naprawdę wszędzie. Czasem się chowają zimą pod maską samochodów. Uważajcie i zawsze pukajcie. Dziękuję. Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś, ktoś zapłacze. Nie dowiesz się wcześniej, chyba że we śnie, ale czy chcesz nie wiedzieć dobrze jest. Powiedz mi, z wykształcenia jesteś prawnikiem. To prawda. Tak. Jak to się stało, że zacząłeś śpiewać? Nie wiem, jakoś naturalnie wyszło. To znaczy? To znaczy, że ten nie ma takiego punktu w czasie, gdzie zacząłem śpiewać. Mhm. Po prostu to było tak, że gdzieś ta muzyka i te melodie i ten rytm siedziały we mnie zawsze i rezonowały z różnymi rzeczami, które jako dzieciak gdzieś posłyszałem lub zasłyszałem. No i tak to się jakoś rozwijało bardzo stopniowo i nie jestem w stanie powiedzieć, jak to się stało, że zacząłem śpiewać. No to teraz... zacząłem śpiewać, zanim zacząłem prawniczyć. No właśnie, to teraz na odwrót. Skąd pomysł na bycie prawnikiem? Na zostanie prawnikiem. Bo to są bardzo ciekawe studia. Mm. Tak naprawdę. I jakoś tak zawsze chciałem i nie wiem, z czego to wynikało. No, bo ja bardzo ciekawe, ale bardzo trudne jednak. No może. Wiesz co, to jest tak, że jak się siedzi w tym i trzeba się tego nauczyć i to zrobić, to nie zastanawiasz się, jest jakie to trudne, tylko zakładasz, że tak musi być i koniec. Podobno są trudne, ale inne studia też są trudne. Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Już nie uciekam, bo we mnie jest mistrz. Swój czas, weź garść swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluję, weź garść i bić. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Wygrałeś 9. edycję programu Twoja twarz brzmi znajomo. Powiedz mi, która z postaci była dla Ciebie największym wyzwaniem? Trudne pytanie? Trochę trudne, bo mam w głowie kilka i zależy właściwie o co pytasz, bo na przykład bardzo trudną postacią był dla mnie Jason Derulo, który mi dał pierwsze zwycięstwo. Z takiego prostego powodu, że ja nie tańczę, nie umiem tańczyć i no to było widać, tak, prawda? No właśnie, i jakby rzucono mnie, no wiesz, na bardzo głęboką wodę i poświęciłem tej postaci, szczerze mówiąc, dużo więcej czasu niż każdej innej. No ale się opłaciło, więc fajnie, to był taki wysiłek, który się fajnie odpłacił. A tak jakby... Już poza choreograficznie czy głosowo bardzo ciężki był dla mnie Czesław Niemen, który też tam fajnie potem zaprezentował.
bo, no bo to jest taka postać, z którą ciężko się mierzyć. I miałem takie poczucie, że jak to się nie uda, to ludzie mi tego nie wybaczą nigdy i nie zapomną. No ale było na odwrót jednak. No udało się. Udało się. No ale widzisz, może właśnie... Jurorzy byli pod wielkim wrażeniem. Podszedłem do tematu bardzo poważnie. No i nie mogłem sobie pozwolić, żeby to się nie udało. Jesteś teraz proszony o to, aby zaśpiewać na przykład fragment Nie będę. Zdarza się bardzo często. Bardzo często się zdarza w wywiadach, proszę nie rób tego. Nie robię tego. Super. Pytam tylko. Pytam, czy wiesz, czy ludzie skupiają się na przykład na jednej piosence, czy chcą też, wiesz, na przykład inną, ale nie, raczej jesteś przygotowany do jednej, prawda? Bardzo często się pojawiają takie pytania, ludzie mi nie wierzą, więc potem zrób to, więc ja zawsze zaśpiewam. Tego nie zrobię. Zrobię fragment zwrotki. Jest okay. Ale nie lubię tego robić, wiesz, dlaczego? Bo jakoś tak, no bo to bardzo fajna przygoda, bardzo się cieszę, że byłem w tym programie, mimo że, jak powtarzam wszędzie, nie byłem przekonany na początku, że to jest program dla mnie i tak trochę się ze sobą sam biłem, czy dam radę, czy nie dam, z myślami. Ale okazało się, że niesłusznie, że było bardzo fajnie i jeszcze mi się udało wygrać, więc w ogóle kumulacja. No właśnie, ale program jakby się skończył i nie, to nie jest, wiesz, dobry pomysł na resztę życia, żeby udawać innych artystów. Bolkie ma oczy strach, gdy się boisz. To, co złe, znieca i dwoi, troi. Pokochaj go ręce i weź na ręce dziecko, bo ono przywoła dom. Nie wzbraniaj się, bierz wszystko jak jest. Zostając w kręgu programów, publiczności dałeś się poznać dzięki The Voice of Poland, o ile dobrze pamiętam. Tak. Powiedz mi, czy takie programy typu Talent Show są przepustką jednak do sławy, czy nie? Czy to sądzisz inaczej? Czy one na pewno pomagają? Wiesz, z pewnością są, wiesz? Znaczy to jakby odpowiedź się dzieli na dwie części. Po pierwsze, z pewnością są i najlepszy argument to jest po prostu spojrzeć na polską scenę muzyczną. Że właściwie o kim sobie nie pomyślisz, to są wyjątki, prawda? Ale jednak no, chyba większość zaczynała właśnie w ten sposób. To jest też zrozumiałe, no bo w taki sposób ludzie, o których się nie słyszy, wypływają na szersze wady. Okazuje się, że są ludzie wartościowi niż takimi, które mogą właśnie być ciekawi tym, co robią. Więc z jednej strony tak, ale z drugiej strony zobacz też, że to nie jest tak, że taki program wygrywasz i już to masz. Często ludzie, którzy wygrywają, nie przepadają, tak. A ci, którzy nie wygrywają, gdzieś tam zmuszeni są do tego, żeby walczyć dalej po programie, tak jak w moim przypadku to miało miejsce, no i gdzieś tam to się potem odpłaca. Podczas przesłuchań w ciemno śpiewałeś utwór Maroon 5. No. Jakich wokalistów ty słuchasz w wolnym czasie? O, to jest zmienna rzecz w czasie bardzo. Oczywiście mam takich ukochanych na życie całe. Dzisiaj na przykład z rana po jakiejś takiej długiej przerwie włączyłem sobie płytę Queen of Kind of Magic i stwierdziłem po raz setny w życiu, że jest, ja jestem geniuszem muzycznym. To jest tak świetne, no naprawdę, po prostu lubię wracać do takich rzeczy. Nie, znasz te piosenki na pamięć, znasz teksty i wszystko, no, ale, potem po jakimś czasie odkrywasz na nowo, że w ogóle jakie to jest super, nie? Tak samo mam z Muse na przykład, który jest takim zespołem, który kocham od zawsze i pewnie już na zawsze. I wybaczam im wszystkie błędy i rzeczy, za które inni krytykują. Ale mam też wiele takich fascynacji, wiesz, bardziej krótkoterminowych. Bruno Marsa bardzo lubię. Ostatnio w ogóle miałem wielką fazę na Taco na Fide, do czego przyznaję się z takim trochę rumieńcem, bo ja z hip-hopem to nie, jakoś nie za bardzo, nigdy mi nie było po drodze. A nagle się okazało, że ci panowie mają coś takiego, co w ogóle strasznie do mnie przemawia i do mnie trafia, więc... No, więc tak. Czerpiesz z tych zespołów inspirację do swoich piosenek, czy raczej nie? Raczej inspiracja będzie z czegoś innego? Nie da się jakby uciec, myślę, od tego, że w ogóle chyba proces twórczy, jakby nic nigdy nie powstaje z niczego. Zawsze potrzebujesz czegoś, czym się zachwycisz, że pomyślisz sobie, kurczę, jakie to jest fajne, to jest dobre, nie? Ja chcę coś takiego zrobić, podobnego. I tak zrobisz to potem po swojemu, inaczej.
No ale zawsze ta inspiracja wypływa z czegoś. U mnie to jest zdecydowanie społeczność innych artystów. Nie mam tak, że pójdę sobie na spacer do parku. Praca mieć piosenkę. Tak, dokładnie, napiszę o tym piosenkę. Życzymy Ci samych sukcesów, wszystkiego dobrego i dziękujemy za wywiad. Dzięki wielkie, ja bardzo mi się to przyda. Dzięki.